Praca w RE. Remont drogi przy ulicy Kłosowej w Ostrowcu dobiega końca. Pozostały już tylko ostatnie prace kosmetyczne. Trzeba zrobić podbudowę 15 cm kruszywa, warstwę wiążącą 4 cm, na to warstwa ścierana 3 cm, no i delikatny pobocza. No i oczywiście regulacje studni, które no, były tutaj zdecydowanie zaniżone, musieliśmy dostosować do wysokości masy. To bardzo intensywny czas dla gminy Ostrowiec i Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Podobnych inwestycji w mieście jest wiele, chociaż nie zawsze widać je na pierwszy rzut oka, gdyż nie wszystkie odbywają się w centrum miasta. W sumie mamy już w tym roku wykonane ponad 2 km takich odcinków. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Kłosowej, 300 metrów długości, 5 metrów szerokości, bardzo przyjemna ulica, ludzie tutaj czekali długi czas, możemy powiedzieć, że doczekali się i mamy pełnowymiarową drogę. Prezydent podkreśla, że jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, takich zadań w tym roku miasto wykona jeszcze wiele. W ostatnim miesiącu wykonaliśmy też remont na ulicy Czerwińskiego. W przyszłym tygodniu powinny się rozpocząć prace przy ulicy Przyjemnej. Czeka na ulicę jeszcze remont ulicy Grabowieckiej i być może, że jeszcze jedna z ulic bocznych od rzeczek będzie wykonana jeszcze w tym roku. Remont ulicy Kłosowej został zrealizowany w zaledwie kilka dni. Jak mówi prezes MPRD, tempo pracy jest duże. W remoncie jest także m.in. ulica Folwark Piaski, a już ruszają prace remontowe na ulicy Grabowieckiej. Kłosową kończymy, przechodzimy na Grabowiecką, też jest bardzo blisko tutaj. Jeszcze będzie przetarg na ulicę Przyjemną, to jest też niedaleko stąd. Mieszkańcy ulicy Kłosowej już od dziś mogą swobodnie korzystać z wyremontowanej drogi.